To znaczy, ja myślę, że takie jedną z tych rzeczy, które fajnie byłoby w jakiś sposób uregulować, to jest na pewno kwestia lokatorska. To jest na przykład to, co w Polsce bardzo szwankuje. Fajnie, gdyby jakieś naciski ze strony Parlamentu Europejskiego bądź regulacji zostały wprowadzone, żeby jednak nie można było doprowadzić do takiej sytuacji typu właśnie eksmisja w terenach niedozwolonych, czy eksmisja, prawda, z dnia na dzień, co też się zdarzało. Sam zresztą miałem taką akcję. W roku 2013 Parlament Europejski przyjął dokument, w którym wzywa do tego, aby z powodów socjalnych ograniczać, czy zakazywać wręcz eksmisji na bruk. Parlament Europejski również w tym dokumencie wzywa państwa członkowskie do zintensyfikowania działań na rzecz programów związanych z budownictwem socjalnym, tak aby osoby, które nie są w stanie samodzielnie kupić mieszkania, spłacać kredytu, mogły liczyć na wsparcie ze strony państw członkowskich. I na ten cel również w przyszłości przewidywane są środki z budżetu Unii Europejskiej.